Musimy zaczynać. Ale wiesz, że jak wciśniemy guziczek, to Anitka przestaje czytać. Tak. Wtedy strzelamy. Gotowi? Dobra. Oski ogląda każdy magazyn. Gotowi, panowie? Dobra, rękę nad tym. Gotowi. Taki jesteś, wiesz. Pytanie numer jeden. Jest to pytanie od naszego widza, pana Jerzego, dobrze ci znanego. Tak, tak. W tym sezonie już dwóch zawodników zdobyło komplet 18 punktów w 6 biegach. W minionej kolejce był to Janusz Kołodziej, a wcześniej Niki Pedersen. W ubiegłym roku dokonało tego 3 zawodników. Wymień. Kuźbik już wie. Tam dużo okazji byłoby, było dużo zetek, nie? Ale 18, nie 15. 18. Pamiętasz? Pamiętasz, na pewno. Który tam komplet czysty zrobił? No, 3 zawodników. Koniec czasu. Dobra, myślę, że jeden zrobił Maciej Janowski, a drugi mógł zrobić Robert Lambert. Nie. Wymień przynajmniej dwóch. Dwóch. Mi się wydaje, Janowski też mi przyszedł do głowy, a drugi najprościej to jest powiedzieć Zmarzlik. Nie. Dudek, Mikkelsen i Woffinden. Dudek, przecież byliśmy na tym meczu. Dobrze, nie ma punktu, drodzy państwo. Ale Janowski też nie, tak? Nie. A tu musimy... To żadnego nie trafiliśmy. Nie. Pytanie numer dwa. Kategoria wyniki. Ile razy w tym sezonie padł remis? Nie mam refleksu. Dwa razy? Posprawiamy w głowie, no. Szperacz. Ja przyjmijmy, że dwa. No, Grudziądz z Czewa, Czewa i Czewa Gorzów, między innymi przez tego tu. Dwa. Zgadza się. Ta. Punkt dla Kuźbiko Musiałów. Musiałów Kuźbików. Dobrze, panowie. Pytanie numer trzy i poproszę o materiał wideo. Okej. W międzyczasie zacznę czytać pytanie. Wczoraj podczas meczu Krosna z Gorzowem, kierownik startu, jak... To było jak się nazywał? Słupek taśmy startowej. To było w Częstochowie. Ty pytasz pewnie o to, kiedy to się tak zdarzyło i kto w tym brał udział. To było w Częstochowie. Powiedz wszystko o tej sytuacji, co pamiętasz. Dobra. Ilu widzów było na trybunach? To było w Częstochowie pod koniec lat 90. Nie pamiętam, albo początek 2000. Jarek Hampel jechał przed Chrisem Louis i Jarek Hampel kopnął w ten... Stojak. I ten stojak wyfrunął, uderzył Chrisa Louisa, co skończyło się straszną kontuzją Chrisa Louisa. Pamiętasz coś jeszcze z tego meczu? Koniec jaka czasu. Pogoda była? Nie, ale pamiętasz jeszcze domu. Dobra, odpowiadam. Chris Lewis. Nie, doczytuję pytanie. Dobrze ci tak. Kierownik startu, jak widzieliśmy, zapomniał zabrać z toru stojak przeciwwietrzny maszyny startowej. Przeciwwietrzny. Ilu kilogramów nie powinien przekraczać jego całkowity ciężar? Byłeś blisko. Tumeczku, nie mam pojęcia, ratuj. Ile kilogramów nie powinien przekraczać? Tak. Waga tego stojaka. Tak. Jarosław Hampel. To był 2001, tak by the way. 2001, okej. Okay. No będziesz strzelać. 7? Nie. 2,5 kilo. Myślałem, że 2,5. Nie, tak? Nie ma punktu. Aj! Musiałem strzelić, musiałem się wyrwać. Brawo, korona, brawo. To była odpowiedź z cyklu znane, nieznane. Pytanie numer 4. Kategoria indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów. W tym roku o zwycięstwo w cyklu SGP2 powalczy 3 Polaków. Mateusz Cierniak, Bartłomiej Kowalski i Damian Ratajczak. Ilu Polaków, jak dotąd, zdobyło złoty medal? Wiesz, 15. Nie, ja. Nie wymienimy wszystkich. Tylko ja wiesz, co ja w tamtym roku dokumentowałem. Od pierwszego. Mi się wydaje, no wiesz. To Papeta. Tylko nie wymienisz, kto nie był Protas, Dados, później, bo drugi był Dados, nie? Nie zdążycie. Nie zdążymy. Później był na Gali Kujawa jeszcze był, Zombik, na Gali Kasprzak, Janusz, Dudek. Nie, 15. Ja mówię, że 15. Taka jest wasza odpowiedź? Tak. I to jest dobra odpowiedź. Tak, 15, ale tytułów było 16, bo Drabik był dwa razy. Tak. 16, 13 i 9. Dobrze, ja od paru lat komentuję to i co roku sobie to przypominam. Pytanie numer 5, kategoria język polski. O. Co według słownika języka polskiego oznacza nazwisko naszego gościa? Co znaczy twoje? Oni byli pierwsi. Nie wiesz. A ty wiesz? Nie wiem. A czy to o mnie chodzi wiesz? Na pewno? Zaraz. No. Nie mam pojęcia. Poczekaj. Co może? Jaki zawód, tak? Na przykład. Koniec czasu już tam migam. Przychodzi na was pytanie. Dokończ. Co według słownika języka polskiego oznacza nazwisko naszego gościa? Sam nie wiem, naprawdę.
Jak się końcówka jest ER, to może chodzić o jakiś zawód, ale może też chodzić o tych serczyna faj, osobę fajną, sympatyczną, godną zaufania. Albo fajne, czyli pięć. Albo i... Jarosław Hampel, na przykład. Paris Louis. Osoba fajna, sympatyczna, godna zaufania oraz z dum. Jaka jest wasza odpowiedź? Taka właśnie, wiesz, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. To są dwie definicje. Pierwsza, muzyk w dawnym Wojsku Polskim, przygrywający doboszowi na piszczałce. Lub też potocznie gołąb odznaczający się tym, że wykonuje ewolucję w locie. To chyba nie z grudziądza. Co? Nie ma punktów, drodzy państwo. Jedziemy dalej. Pytanie numer 6, kategoria historia. No dawaj. W 1994 roku urodził się nasz gość. Utwór To nie ja byłam Ewą zajął drugie miejsce w konkursie piosenki Eurowizji, a drużynowym mistrzem Polski została Sparta Polsat Wrocław. Kto zdobył wtedy tytuł indywidualnego? Mistrza Polski na żużlu Tomasz Golob. Zgadza się. Drugi punkt dla drużyny Kora. Pytanie numer 7. Kategoria Oscary. W polskich ligach żużlowych startuje obecnie 5 zawodników, którzy mają na imię... Oskar. Wymienić? Ty. Paluch. Churysz. Polis. Polis. Piąty. Bober. To jest wasza odpowiedź? Tak. Zgadza się, tak. Uff. Trzeba było wymienić przynajmniej 4. O Boberze bym sobie nie przypomniał. No, dobra. Ale tak powiem się... Było ostatnie gościem u nas w studiu. Pytanie numer 8, kategoria social media. Który z klubów PGE Ekstraligi obserwuje najwięcej... Nie mam pojęcia. Jeszcze nie wiadomo, na którym medium. Kto ma najbardziej rozkręcone? Czekaj, nie podpowiadaj mi. Aha, to oni. Oni cisnęli, no. No ja bym w którejś z góry tabeli celował. Motor Lublin albo Sparta Wrocław. Zważywszy na emocjonalny stosunek fanów Alejandry Błędowskiej 5, to Motor Lublin. Dobra. Nie, doczytuję pytanie. Który z klubów PGE Ekstraligi obserwuje najwięcej użytkowników na Instagramie? No, ja nie mam Instagrama. Masz Instagrama? Myślisz Wrocław? Który wrzuca najwięcej podprowadzających? Ten ma najwięcej fanów. Wiesz, jak to działa? Na Insta. Na Insta. Jak mawia młodzież. Wrocław? Ja bym obstawiał Gorzów, ale... No. Dawaj, to dobra. Mówimy, że Gorzów. Leszno. Co ciekawe. Potem Wrocław i Gorzów. Dobrze. Pytanie numer... Nie ma punktów. Pytanie numer 9. Kategoria drużyny naszego gościa. W tym roku Oskar wrócił po kilkuletnim rozbracie do PGE Ekstraligi. W latach 2014-2015 reprezentował barwy klubu z Torunia. Wymień skład drużyny. Ja znam ją całą. No, ale której? Z którego roku? Nie wiadomo, której. No, który rok. No. Taśma. Który sezon, nie? No. No dobra, to Golob, Holder, Ward, Sajfuddinow, Przedpełski, Pfeiffer, Miedziński, Holder, jeżeli już był. To jest wasza odpowiedź? Tak. To jest prawidłowa odpowiedź Kuźbiku 2014. Punkt dla Kuźbików. Pytanie numer 10. Ekip w ogóle ever. Drodzy państwo, Liga Duńska, na którą serdecznie zapraszamy nie, od środy. W Lidze Duńskiej? W Eleven Sports będziemy pokazywać zmagania. W środę. Tak, środę. Duńskiej Ligi. I środa, pytanie... Który to dzień tygodnia? I pytanie brzmi. Który klub ma najwięcej tytułów? Holsztyn. Zgadza się. Drodzy państwo, mamy remis i chyba teraz będziemy mnożyć punkty. To nie ma znaczenia. Tak, dobrze. Żużel w Eleven. Która drużyna PGE Ekstraligi najczęściej gościła w trwającym sezonie na Mi w ogóle nie działa guzik. Widzisz? Przegrywam przez to. Musisz złożyć protest. Telemetria nie działa. O, pika czas. Najczęściej pokazywana była w Eleven Sports. Tak. W tym sezonie. Koniec czasu. Dobra, strzelę GKM Grudziądz. Nie. Sparta Wrocław. Czekaj, Krosno, nie. My byliśmy dosyć często. Byliście często? Bardzo często, w piątki. Myślisz, że to wy? No, ja bym obstawił. Dobra. Nie.
Tauron Włókniarz Częstochowa aż pięciokrotnie gościł na naszych antenach. My też byliśmy dosyć często, nie? Tak, ale nie 3-3, remis. 3-3, remis, drodzy państwo. Klasyczny remis, 3-3 na trudnym dziurawym torze. Zadowoleni panowie z wyniku, zadowoleni. Może być, no, może być, no. Dobrze, drodzy państwo, spójrzmy sobie na zapowiedź tego, co nas czeka. Mega ciekawe piątkowe mecze, prawda, Koro?